Ze mną pan Andrzej Zoll, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Serdecznie witam. Witam serdecznie. Znajdujemy się na spotkaniu dotyczącego promocji książki pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Jak pan ocenia to spotkanie, jak pan ocenia książkę? Czy jest już pan po lekturze? Nie, jeszcze nie jestem po lekturze. Książkę nabyłem. Bardzo jestem ciekaw tej książki. A muszę powiedzieć, że przeszedłem na to spotkanie z tego powodu, że pan Tadeusz Mazowiecki jest dla mnie drogowskazem, bardzo ważnym w całym moim życiu, tym po 89 roku, gdzie wiele spraw, które mam do rozstrzygnięcia, czy miałem do rozstrzygnięcia w moim życiu publicznym, to sobie zadawałem pytanie, jak by postąpił pan Mazowiecki. Uważam, że to jest rzeczywiście człowiek, który w najnowszej historii Polski no, powinien mieć zupełnie czołowe miejsce i osoba, która dla Polski zrobiła, no, jest jedną z tych, która najwięcej, prawda, dla Polski zrobiła w tym czasie. Ze mną pan Adam Szostkiewicz, redaktor i publicysta Polityki. Serdecznie witam. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo już późna pora, wieczorna. Tak, późna pora, spotkanie długo trwało, ale było chyba owocne, niesie ze sobą wiele przesłań. Rzeczywiście owocne i ciekawe, po prostu ciekawe, ponieważ rzadko się zdarza, żeby można było słuchać o historii, o polityce po 89 roku z ust jednego z aktorów, jednego z twórców tej polityki i historii polskiej po 89 roku, a tak właśnie tutaj w Jaszczurach przez 2 godziny się działo. To prawda, jest to tak naprawdę obcowanie z żywą historią. Czym dla pana jest ta książka? Dla mnie ona jest rzeczywiście rodzajem manifestu takiej filozofii politycznej Tadeusza Mazowieckiego, której on jest wierny od 89 roku. A książka w sposób przejrzysty, przystępny o niej w różnych formach opowiada. Jesteśmy po spotkaniu, a razem ze mną pan premier, pierwszy premier trzeciej RP, Tadeusz Mazowiecki. Serdecznie witam. Witam państwa, witam. Pana książka jest określana mianem bogate świadectwo najnowszej historii Polski. Jest także filozofią pana, polityczną filozofią. A tak naprawdę czym dla pana więcej jest ta książka? No wie pan, jak piszę we wstępie, wiele ludzi mnie pytało, czy piszę pamiętniki. Ja nie pisałem pamiętników, zarówno w tym najgorętszym czasie, jak i później. No więc postanowiłem jednak zebrać w książkę część publikowanych już wywiadów, ale przede wszystkim napisałem do niej szereg rzeczy nowych. Więc ona jest świadectwem czasu, ale jest też przesłaniem politycznym, prawda, mówiącym o pewnej filozofii politycznej, traktującej politykę jako służbę i jako dążenie do współżycia z ludźmi, a nie do wykończenia przeciwnika. Jak można przeczytać, książkę adresuje pan do czytelników, którzy w polityce chcą widzieć coś głębszego. A czym dla pana jest polityka? No, wie pan, politykę można podejmować jako przedłużenie wojny i wtedy chce się wroga zniszczyć wyłącznie. I politykę można przyjmować jako sposób organizowania współżycia ludzi w państwie, w społeczeństwie, w narodzie. Prawda? I wtedy ważne jest współdziałanie, ważne są spory, które są nieodłączne od polityki, ale spory nie muszą prowadzić do jakiegoś takiego traktowania, że chodzi o wykończenie przeciwnika. Trzeba umieć wśród sporów znajdować kompromisowe, nadrzędne stanowisko. Umieć współdziałać z sobą, umieć się także dzielić przyzwoicie, rozchodzić często, tak bywa też w polityce. Słowem, ważna jest kultura polityczna. Kultura polityczna to jest świadomość własnych przekonań i szanowanie przekonań innych.
zdolność do dialogu i zdolność do kompromisu, a przede wszystkim szukanie czegoś, co łączy, a nie co dzieli. Pan jest wielkim autorytetem dla wielu polityków, dla wielu ludzi. Jakie były pana autorytety, ideały? No, wie pan, każdy ma autorytety, każdy ma ideały. Ja się interesowałem historią. Ja nie mogę powiedzieć, że miałem taki jeden wybrany jakiś wzór, autorytet, ale wiele osób działających w życiu publicznym interesowałem się nimi. Wiele mnie pociągało, ale nigdy nie było tak, żebym powiedział, że jedna i wyłącznie tylko ta.